Witam wszystkich, jestem Marcel Wojtków, serwis motionfreaks.pl. Mamy dzisiaj dla was coś specjalnego, mianowicie recenzję tabletu graficznego firmy Wacom Intuos 5 w wersji M, czyli średniej. Zapraszam wszystkich do oglądania. Zaczniemy od budowy samego tabletu. Tablet możemy podzielić na dwie części, czyli ramkę oraz część roboczą. Część robocza ma wymiary mniej więcej 223 mm na 139 mm. Wykonana jest z plastiku o fakturze trochę przypominającego granit, lekko chrompowatego, jednak całkiem przyjemnego w użyciu. Dobrze się po nim jeździ piórkiem dołączonym do tabletu i jest bardzo wygodny w obsłudze. Dodatkowo z boku w ramce mamy cztery przyciski, kółko dotykowe przypominające te, które kiedyś były w iPodach, oraz kolejne cztery przyciski. Pod przyciski możemy przyporządkować sobie różne funkcje, takie jak chociażby przerzucanie kursora z ekranu na ekran, przywołanie ustawień tabletu. W dolnych częściach mamy przyporządkowane klawisze funkcyjne takie jak Ctrl, Shift czy Alt oraz spacja. Co można powiedzieć o tych klawiszach? Klawisze mają jedną dużą wadę, mianowicie to, że mają całkiem spory skok, przez co trzeba je całkiem mocno nacisnąć, żeby wywołać reakcję. Według mnie jest to dosyć spora wada i lekko przeszkadza w użytkowaniu, dlatego tutaj odejmuję jeden punkt Wacomowi za niedopracowanie tego szczegółu. Natomiast kółko dotykowe jest całkiem przyjemnym dodatkiem do tabletu. Pozwala na łatwe przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami w programach graficznych, takimi jak przybliżenie, oddalenie, zmiana wielkości pędzla, a także przełączanie się pomiędzy warstwami. Do kółka możemy przyporządkować także inne funkcje, jak chociażby przesuwanie linii czasu w programach takich jak After Effects czy Premiere Pro. Dodatkowo na powierzchni roboczej oraz na panelu bocznym znajdują się podświetlane punkty. Jest ich 5. Jeden znajduje się koło kółka docyfrowego, 4 znajdują się bezpośrednio na panelu roboczym. W zestawie z tabletem znajduje się także takie oto piórko, służące do poruszania się po powierzchni tabletu. Piórko możemy podzielić na dwie części. Część górną, wykonaną z plastiku, razem z końcówką, która jest odpowiedzialna za wymazywanie w programach graficznych, oraz część dolną, czy po części pokrytą gumą taką samą, jak jest na powierzchni tabletu, oraz częścią z rysikiem. Dodatkowo w tej części są dwa przyciski, jeden odpowiedzialny za podwójne kliknięcie oraz drugi odpowiedzialny za prawy klawisz myszy. W komplecie razem z piórkiem i tabletem dostajemy też taką podstawkę, która jest dzielona na dwie części. W środku tej podstawki znajduje się pierścień służący do usuwania rysików bezpośrednio z piórka. Rysików mamy parę rodzajów, od bardzo chropowatych do bardzo śliskich. Są także trzy standardowe. Podstawka, jak sama nazwa wskazuje, jest po to, żeby oprzeć na niej pióro. Możemy to zrobić w dwa sposoby: w pionie oraz w poziomie. Z boku tabletu natomiast mamy dwie zaślepki. Jedną trochę wyżej, drugą trochę niżej. W zaślepkach tych jest miejsce na baterię oraz moduł bezprzewodowy, który możemy dokupić do tabletu. Moduł bezprzewodowy obejmuje też taką zaślepkę, gdzie chowamy nadajnik modelu bezprzewodowego. Mniej więcej wygląda on tak. Jest to zwykły wtyk USB, spotykany dosyć często w urządzeniach bezprzewodowych. Spokojnie starcza na 4 dni pracy bez ładowania. Nie zdarzają się jakieś przestoje w pracy lub braki łączności. W czasie testów prawie 3-tygodniowych sprawował się bez zarzutu. Ciekawą funkcją tabletu Wacom w wersji Touch, jak sama nazwa mówi, są funkcje dotykowe. Tablet możemy obsługiwać różnymi, znanymi chociażby z tradycyjnych tabletów, gestami, takimi jak szczypanie, obracanie. Obsługiwanie jest aż 5 palców. Przez każdą dotyk uzyskujemy inną funkcję, na przykład dotknięcie powierzchni tabletu 5 palcami. Jest to zapisanie aktualnie otwartego projektu. Porównując tablet Intuos 5 do modelu starej generacji i mniejszego, czyli Wacom Bamboo, mogę powiedzieć, że różnica w użytkowaniu obydwóch modeli jest dosyć spora.
Nowe Intius posiada 2048 poziomów nacisku w porównaniu do starego Bambu, który ma tylko 1024 stopnie nacisku. Czuć naprawdę w użytkowaniu codziennym, przy rysowaniu, różnicę nacisków. Rysując na Intiusie miałem wrażenie, że rysuję na prawdziwym papierze, co trudno w ogóle odczuć w przypadku tabletów z serii Bambu. Wiele osób może czuć pewien rodzaj obawy w przesiadce z mniejszego modelu na większy, jednak gwarantuję, że po około 2-3 godzinach użytkowania większego tabletu spokojnie przyzwyczajemy się do jego wielkości. Jedyną problemem, jaki natknąłem się w wypadku użytkowania tych dwóch tabletów, jest to, że jeżeli mamy zainstalowane sterowniki Bambu na naszym komputerze i zainstalujemy Intiusa, takie programy jak After Effects czy Photoshop mogą zacząć odmawiać posłuszeństwa, nie będą się włączały. Solucją na to jest odinstalowanie sterowników Bambu, wtedy nowy tablet Intius działa bezproblemowo. Tabletowi Intius 5 firmy Wacom możemy spokojnie wystawić ocenę 5 z minusem. Minus tylko dlatego, że mamy tutaj małe problemy z przyciskaniem tych przycisków. Jak już mówiłem, skok jest dosyć duży. Trzeba użyć trochę siły, żeby wywołać jakikolwiek efekt naciskania tych przycisków. Jeżeli chodzi o wykonanie techniczne, nie ma tutaj żadnych niedociągnięć, nic nie lata, nic nie skrzypi. Tablet wykonany jest pod względem technicznym wręcz idealnie. Jest to urządzenie na pewno godne polecenia każdemu grafikowi, motion designerowi, specjaliści od 3D. Dziękuję bardzo za obejrzenie recenzji. Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie tabletów Wacom lub recenzji samej, możecie spisać spokojnie komentarze pod tym, bezpośrednio pod filmikiem na naszym forum motionfreaks.pl. Słać pytania do mnie bezpośrednio na marcel@motionfreaks.pl. Zapraszam Was także do lajkowania na Facebooku, subowania na YouTubie oraz zapraszam na kolejne recenzje. Polecam się na przyszłość. Marcel Wojtków, serwis motionfreaks.pl. Do zobaczenia.